Bóg wam to mówi tym słowem dzisiaj. Ostatnio bardzo się o ciebie martwił. Przynosi wam poprzez to orędzie objawienie, które może zmienić bieg waszego życia. Moje dzieci, boję się o was, bo bardzo bliska wam osoba planuje twoje zło. I kiedy najmniej się tego spodziewasz, ta osoba, która udawała szczęśliwą, pokaże ci, jaki jest zły. Ta osoba widzi cię szczęśliwym i czuje zazdrość. Nie chce, abyś odnosił zwycięstwa na swojej ścieżce. Ale nie bójcie się, ponieważ umieściłem moich aniołów, aby chronili was przed wszelkim nieszczęściem. Że twoi wrogowie chcą cię zaatakować. Wiedz, że jestem z tobą na wszystkie sposoby i nigdy cię nie opuszczę. Uwierz w moją moc i w moją miłość. Zaufaj mojej boskiej opiece, a ona będzie cię strzec na wszystkich twoich drogach. Napisz: Panie, chroń mnie zawsze od zła wszelkiego. Mój synu, w dolinie cienia śmierci, jeśli ty zbliżyć się do Boga w tym czasie, posyła on swoich aniołów i archaniołów, aby obozowali w jego murach. Wszystkie one przyniosą wiele błogosławieństw tobie i twojej rodzinie. Mnóstwo pomyślności finansowej i przygotuj się, nadchodzi. Nie bójcie się, bo ten dar nie ogranicza się tylko do poprawy sytuacji finansowej, ale jest całkowitą przemianą i przeprowadzi was ze stanu niedostatku do stanu obfitości. Cud ma się wydarzyć w twoim życiu, jeśli wierzysz w Słowo Boże. Wpiszcie w komentarzu: godzina 13:13, bo zaraz stanie się cud. Bóg daje tchnienie życia tobie i twojej rodzinie. W tej chwili zrywa wszystkie łańcuchy zła w twoim życiu. Amen. Drogi synu, jeśli wierzysz w Słowo Boże w ten piękny dzień, zostaw swoje amen w komentarzach. Niech was Bóg Wszechmogący błogosławi.